może należy się wrócić do tego pomieszczenia z tym kluczem? Ja nie wiem. Aha. A nie było tu jeszcze... Ja bym jeszcze tam zerknęła. No dobra. Ja zerknę, a ty zobacz tam dalej, czy się coś nie otworzyło. Stąd przyszliśmy. No, teoretycznie tu jest wszystko już pootwierane, więc nie muszę się bawić tu z tymi przejściami. Nie pamiętam, żeby tam było jakakolwiek klapa, która mogłaby się otworzyć, jakaś taka tekstura, wiesz co? Mhm. No w sumie ja nie mam też innej jakiejś ścieżki, też idę tędy. To jest nadal zamknięte. Ewidentnie, nie ma gdzieś klapa. Ale jaja, nie ma tu nic. Nie rozumiem tego, nie mam pytań. Dobra, trzeba się chyba wrócić. Bo tu po drodze to nie? No tutaj, gdzie te maski... Tu nie... Aha, stąd przyszliśmy. No to to zostaje nam to pomieszczenie w dół z drabinką. To takie, co myśleliśmy, że nie da się zejść w dół, to jest tutaj drabinka, wiesz? O! Czyli w ogóle wracamy się. No chyba tak. Mhm. Co prawda nie widzę, żeby tu było coś otwarte, no ale... No ja tak. Ewidentnie słyszałam klapę. Ale rzeczywiście jest drabina. A może nie zauważyliśmy na przykład, jak weszliśmy do pomieszczenia, to ta klapa się zamknęła i w momencie, kiedy wzięliśmy, otworzyła? I to dało ten dźwięk, nie? No właśnie, może też tak być. No tak, ale tutaj jest ta drabina rzeczywiście, to może zejdźmy najpierw na dół. No właśnie schodzę. I tutaj sprawdzimy, co mamy. No to już widzę, że trzeba chyba przesunąć ten głaz w tamto miejsce, takie wyróżnione na ziemi. Dobra. A ta drabina w ogóle prowadziła gdzieś wyżej, czy tam był sufit już później? Czekaj. Nie, no na samą górę. Nic tam nie ma. Nic tam nie ma. Na razie nie ma takich wrogów, nie? Tutaj za tą kratą widzę ten kolejny przedmiot, który potrzebujemy. Ten taki szklany, nie wiem co to jest. Jakby od obcych. No trochę takie, nie? No jak to ona powiedziała, nie? Lara tak nawet stwierdziła. Obcy, UFO. No, otworzyło się to. Czyli mamy dwa, a potrzebujemy ogólnie czterech, nie? Cztery, No tylko martwi mnie, że te ora są tylko trzy, ale no to z czasem może. No właśnie, może być tak, że po drodze jeszcze coś znajdziemy. I tu chyba będzie ten klucz? Nie, jakaś dźwignia. Dobra, gdzie nas to tepnie? To jest to, gdzie żeśmy mówili, że... Dobra. Wiesz, gdzie. Tak, ale tak. Co z tego, jak my... Nadal nie ma. Dalej otworzyły się tutaj na lewo, dalej w głąb drzwi jakby samoistnie. Ale czekaj. A co jest za drzwiami? Da się przeskoczyć? Słyszę w ogóle jakieś kroki. Poczekaj, bo przez te drzwi da się przeskoczyć. O, Jesus! Sekret jest za tymi drzwiami. Już po mnie. A nie, udało mi się. Aha. A nie po mnie. Za drzwiami jest sekrecik. Za drzwiami jest sekrecik? A w którym? Musisz je przeskoczyć po prostu do tyłu, bo ja zobaczyłam, że tam jest dalej, wiesz, przestrzeń, nie? I przeskoczyłam sobie przez te drzwi. Tylko mi się to nie udało przodem, tylko bokiem.
Czekaj, bo nie wiem dokładnie, w którym to miejscu. Zaraz jeszcze się spytam ciebie dokładnie. Zlazłem dopiero na dół tutaj, zabrałem tą, znaczy tą dźwignię. Jestem w tym pomieszczeniu, gdzie klucz trzeba dać. Gdzie ja mam iść? Nie. Bo zabiła cię ta kula, tak? No zabiła mnie, no. No to nie, musisz wejść w ogóle do tego pomieszczenia z tą kulą, ale jeszcze, żeby cię ta kula nie goniła. Jakby przeskocz te drzwi, bo one się otworzyły nam. Aha, wiem, dobrze. Ale za nie, wiesz o co chodzi. Tylko jak to zrobić, żeby one się zamknęły? Ale one się nie zamkną, musisz je przeskoczyć. Przeskoczyć? Bokiem, bo przodem nie da się, ani tyłem próbowałam. Jezu. Wiem, to przeoczył. No, można to przeoczyć. No dobra. Nie chcę ci nic mówić, ale to pomieszczenie nie wygląda zbyt dobrze. Najpierw muszę je ominąć. To nie będzie łatwe. No włazić do góry. Dobra. Tam to jest... Słyszę kroki. Znaczy ogólnie słyszę lwy. Masz coś takiego? Lwy? No nie wiem, słyszę nie, mi tutaj harczy coś. Nie wiem, albo lew, albo jakiś tygrys, nie wiem co. Nic nie słyszysz takiego? Nie. Kurde, wyją jak nie wiem co. Masz cicho. Ja mam odgłosy z gry, owszem, ale ja nie słyszę. Tu jest pełno kul. Rozumiem, że trzeba udać się tam, gdzie jest ten podest taki, nie? Tak, jest taka wnęka, no nie? Ale pytanie, czy... Jak te kulki działają? Co to jest? Wiesz co, ja podchodziłam kroczek po kroczku i czekałam, aż one wszystkie jakby zjadą. Rozumiem. Każdą po kolei. I tam się dostaniesz do takiego podestu i tam dostaliśmy jakiś temple key. Ale ten temple key wygląda strasznie dziwnie. Sam zobaczysz sobie później w ekwipunku. To wygląda jak igła. Może będzie tutaj pasował do tej głównej bramy. Myślisz, że to będzie to? No nie wiem. No a gdzie jeszcze ten klucz możemy użyć? Były dwa jakieś pomieszczenia? Chyba, że to nie jest klucz, tylko to jest coś... Ale nie, jak jest napisane? Temple key. A no to dobra, klucz. No nie słyszysz tych lwów? No ja cię... Nie. To tutaj ten klucz, do głównej bramy. Wiesz, jak ty słyszysz lwy, to może ja sobie tu zasejwuję, bo może gdzieś one są pokitrane. A Dianie nie burczy w brzuchu. Tak, chyba mi. Może. Jakieś dziwne mamy pomieszczenia. Co teraz? Co teraz? O, teraz słyszę lwy. No. A, one są z tyłu tam za... Znaczy, matko, z tyłu, z przodu, na samym początku widzę, tutaj jest taki... Aha. Skaczą tam. To są pantery. Czaję. Na razie tu chcę się rozglądnąć. I tu jest jakieś zejście na dół. Znalazłem. Tutaj, gdzie ta woda, nie? Aha. Widzę, tam jest tak, jakieś wejście na lewo. Znowu z podestem jakby. No, jest znowu z tym przedmiotem. Który potrzebujemy. Oj, teraz słyszę te tygry. Tak, tak. A to są pantery. A ja jestem jeszcze u góry, wiesz? Jesteś jeszcze u góry. A jak można dojść, wejść na górę? Drabinka jest, jak wchodzisz na lewo. Aha, dobra, mam. Coś jest ciekawego? Weszłam. Na górze? No, jest taka... jak wejdziesz tam, to na prawo jest taka wnęka, w którą wchodzę i jest taki... podest jakby naciskowy, ale znaczy się, on się nie naciska jakby, ale może coś otwiera. Tutaj gdzie, za kluczem? Za kluczem? Tak, 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 tak. Niby, no fakt, widzę teraz tutaj na dole to takie zejście w dół, o którym ty mówisz. No jest zejście w dół, bo tutaj... To co, idziemy w to wejście w dół? Chyba tak, no bo tutaj nic nam nie da ta płytka naciskowa na razie. Zejście w dół. O Jezu, tu będzie skakania.
O, że shit. Skakania mówisz? Aha, tu. To niech ja się tylko zastanowię, jak tak. Jakie skupienie, nie? No. Straszny fokus. Jezus. No i źle to zrobiłem, no i źle. To może... Tak. A jak... Obija mi się, nie wiem, co mam zrobić w tym... Nie wiem, na którym to piętrze, można powiedzieć, na trzecim? Jak to przejść, jak się... No jestem na takim, jakby w takie liny, znaczy się w takie paski. Ale ona się obija, nie mogę wskoczyć na taki jeden z podestów. Jak... A, widzę, które. Mhm, tak, ja tak samo. Obija mi się o ścianę, o ten podest. Jak to zrobić? No mi tak samo się obija. Nie wiem, czy to nie trzeba zrobić od... A nie, to się nie da. Nie wiem, o co ci chodzi, ale wątpię. Żeby tak od razu, bezpośrednio? No, to się nawet nie da. Tyłem. Ona się... Wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi. Jaki masz pomysł? No, że musielibyśmy na tą wcześniejszą pochylnię tyłem. Wiem, o co chodzi, dobra. Ale... Czy tak się da? To się da tak zrobić. Tak, da się. Tylko, że trzeba dobrze wykręcić. No. Tak, też dałam radę. Znaczy, ja nie dałem jeszcze. Aha. Nie. No bo tak mówisz, da się, jakbyś był przekonany, że, że wiesz, już zrobiłeś. Zrobiłem, ale spadłem, no niestety. Aha. Okay. No nie chcę się złapać, kurde. Ja jak zwykle mam cudowne, po prostu... Teraz weź tu wszystko, wyhacz tak, jak to powinno. Tak. I złap się. No nie złapałaś. Muszę teraz tym altem tu wykręcić. Jak to zrobić? Kurde. Nie chcę ci nic mówić, ale to, co teraz robisz, to jest pikuś. No nie chcę się złapać tego. Czemu? Kurde. O, teraz się złapałem. Dobra. A nie, jest to spoko do zrobienia, Git. A tu widziałem jakąś naścienną, tak, dźwignię. Tak, weź ją. I później tam na drugą stronę, nie? Mamy orę czwarte, jest. Uff, to dobrze. Tu jest jeszcze taka jedna dźwignia, jeszcze. Tak, i ją musisz przeciągnąć. O mój Boże. No to świetnie, jak teraz te kulki tutaj. Okej. Nie wiem, jak ja mam przejść te kulki. Generalnie patent jest bardzo prosty, ci powiem. Ale wyhaczyłam go dopiero po chwili. Idziesz sobie na przykład, nie wiem, czy prawą, czy lewą, obojętnie. Kroczek do przodu, czekasz, aż kula przeleci. I znowu kroczek do przodu, czekasz, aż kula przeleci i tak dalej. Ale tak one dalej. Wszystkie się kręcą. No tak. No to jak no idź jeden pasek do przodu, nie ma kuli, tak? Ta druga jest przed tobą i znowu kroczek do przodu. Ale one się mijają. Więc tak, jak, no i właśnie o to chodzi. To jak ja mam to zrobić, jak one w momencie, kiedy się mijają, zgniatają mnie? Ja ci, nie wiem, jak ja mam ci to wytłumaczyć, ale to jest banalne. Idziesz, minęła ci, ale stań sobie gdzieś po prawej, maksymalnie po prawej albo po lewej stronie. I teraz tak, przelatuje kula przed twoim nosem. Idziesz do przodu, druga się mija, idziesz do przodu, cały czas do przodu, ale to, nic więcej nie no, robisz. No to musi być, maksymalnie muszę być tutaj. Albo po lewej, albo po prawej, obojętne.
Tylko, że wiesz, wzięłam to orę, no ale... Co teraz? Ale rozumiesz? Tak, 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 zrozumiałem. No, mhm. Spoko. Nie, no bo ja to czasami tak tłumaczę, jakbym chciała, a nie mogła. Daję radę. Tutaj było gdzieś, widziałem... coś się otworzyło. Co się otworzyło? Czy się nie otworzyło? Czy się zamknęło? No bo tutaj ewidentnie jest jeszcze jeden za kratą, nie? Ten... No tak, ja widziałam to, ale nie wiem co dalej. Co, schodzimy na dół? No, ja jestem tutaj teraz w tej sali z wodą, próbuję kombinować, ale za wiele tutaj opcji nie mam, w zasadzie żadnej. A, tu się otworzyło, dobra. W głównej sali otworzyła się na samej górze taka bramka. Mhm. Krata. Tak. Krata. Nie. Tak. Dobrze. To mówisz krata. To chyba była tylko z jednej strony w sumie. Aha, tu. No. Tak, tu jest do góry i tu jest znowu dwie drogi. Aha, czekaj. I w sumie dalej nie wiem... Idę do góry, bo do góry widzę jest to takie, co widzieliśmy za kratą. To jest ten klucz. Ale tutaj dalej jest tylko flary są. A na górze klucz. No to już idę. Aha, wiem już. No to mamy do głównej, znaczy tam na górze tak, chyba, to jest tak? Na górze. W tej sali z wodą. Mhm. Masz tak czasami, że nie działa ci jakby chytanie łapkami? W tym kastonie? Może. Jakby w ogóle nie wyciągała rączek. No i tu będzie ten nasz artefakt. Może zaraz mi się tak zrobiło. To będzie nasz trzeci? Nie, drugi. Serio? Nie, więcej. Trzeci. No, trzeci. Trzeci. Nic tu więcej nie ma. Więc... Coś może się otworzyć. No musiało się coś otworzyć, tylko pytanie... Na pewno, bo to... O Jezu. Przeważnie jak coś bierzemy, to... To się coś otwiera. O co chodzi? Nie mogę wejść. Wow, ja też. No to spróbujmy na kucaka, może. No, na kucaka. Jezu, jak te lwy wyją. Wściekły się. O Boże, mówię, wejdźmy na kucaka, a ja dalej nie wchodzę na kucaka i cały czas spadam. One chyba wyskoczyły, nie wiem, albo i nie. Nie, wiesz co, otworzyło się od tych lwów na lewo. Na lewo, dobra, wiem gdzie. Mhm. Mhm. O, czy tutaj jest jakaś pułapka? Właśnie zamknęło się. W momencie, kiedy weszliśmy na tą płytkę jakby. Tu trzeba dziurę obkrążyć, wiesz? Mhm. Co, wyjdziemy tutaj, gdzie te lwy? Wiesz co? Chyba tak. A można by było je tak z góry skosić? Chodźcie tu. Halo. Jakie sprytne, patrz. Nie da rady. Dobra. To weźmy jakiegoś shotguna. Ja sobie... Ale wskocz sobie do basenu i z basenu sobie nie strzelaj. I tyle. Ja muszę szybko
przyciszyć to, bo zaraz mi zablokują znowu. No i tak, nie, dobra. Ja skończyłam. W basenie jesteś bezpieczny. Ile tego jeszcze jest? Chodź no tu jeden z drugim. Dobra. Dobra. Poubijane. Co my tu ja najpierw robię obchód. A, mamy już, widzę, dźwignię naścienną za jednym z filarów. Dobra. Mamy tutaj, widzę, koło trupa w wodzie coś jest. Dobra, już tam idę. Jakiś żeton. Tylko tak, w którym baseniku? To nie mogę kucnąć, what the heck. Który to basenik? W którym to basenik? Tam gdzieś trup. Tu jest od... W każdym jest trup? Bo nawet nie przyjrzałem się. No nie, właśnie nie. Tu coś leży, tak. I ta dźwignia otwiera w tym jednym z basenów jakby kratę. To jest takie podobne kółeczko, jak było w czwórce, w piątce, przepraszam. Tak. Do Rzymu, jak żeśmy... Wiesz, że nie mogę znaleźć... A jest. Kuźwa, przeoczyłem ją. Patrzę tu jeszcze gdzieś dookoła, ale nie. No to co, płyniemy? Jeszcze tylko zobaczę, które to... W tych basenach już więcej nic nie było, tak? No nie, chyba nie. Uuu, jak pięknie. Normalnie jakby znalazło jakieś wysypisko z skarbami. Jak tu ładnie. Czekaj, dopiero wskakuję. Ślicznie tu. I tu jest na środku jeden taki wielki totem. Bardzo ładnie jest tutaj. Na razie rozglądam się trochę w wodzie. Ja no w wodzie się tak nawet nie rozglądałam, ale tu skaczę sobie po bokach i sprawdzam wszystkie ewentualne. Cóż to jest? To ten wielki, no. Przy kostku jest apteczka. A tam widziałem w wodzie, albo mi się wydawała taka wnęka. No. Tak. W wodzie wnęka. No jest wnęka. Tylko nie wiem, gdzie ona to doprowadzi nas. Zaraz zobaczę. Bo tu jest jakieś zamknięte przejście, więc nie wiem, czy to jest sens. Nie, tu jest zamknięte. W tej chwili nie. Dobrze. Ale żebyś wiedziała, że będzie. No, a ta wnęka jest, powiedz mi, na prawo, na lewo, jak się wchodzi? Niech ja tylko spojrzę. No ja chyba ślepa góra jest. Tu idzie totem zaraz. Aha, dobra, okej. Okay. Będę wiedzieć. Koło truposza, mówisz, jest apteczka, tak? Ale tutaj mam jakiegoś, ale on nic nie ma. Gdzie ty masz apteczkę? Ale na tym. Na dole, nie na górze. No tak, normalnie na powierzchni, na dole. To są takie skosy, że cały czas spadam do tej wody. No. Powiem ci, że mam trochę zagwózdkę, jak wejść na górę. Niby nie jest wysoko. Ale... A może stąd ona przeskoczy tam, czy nie? Będą problemu. Ewidentnie nie. To chyba z shifta jak już. Zaraz to sprawdzę. Aha, tutaj jest kratka. Ach, chciałem tutaj oszukać, a to się nie da. To na pewno nie tak. No to z tego najwyższego klocka się nie da? No, z tego najwyższego klocka. Który jest koło to... masz, no, koło totemu jest taki. Aha, da się stanąć, tak? No to super.
O Jezu, jak ona tu zjeżdża. To jest irytujące. No. Tylko co nam to da, jak tutaj jest krata, która jest zamknięta? Shit. Nic to nie da. Coś jeszcze, słuchaj. Coś jeszcze przeoczyliśmy, tylko nie wiem co. Chyba, że jeszcze coś wyżej jest. Nie. A to się nie da w to nic złożyć? Da się kółko włożyć w tą tabliczkę, bo zobacz, tam jest taką... Nie zauważyłem tej tabliczki. Mhm. I ten totem się jakby obniża. Mhm. Ale tamte drzwi u góry widzę, że się nie otwierają. Na dole też nie. Co? Serio? Jezu, się boję. Dobra, to ja to loaduję. Wszystko się wali. Nie gadasz, to jest hydra. Mhm. Gdzieś się otworzyło. Tam pod wodą? Nie wiesz? Nie, tu. Nie wiem. Tu się otworzyło, obok tego totemu. No ale ten totem chyba trzeba załatwić, nie? Nie, czekaj, ja wezmę najpierw dźwignię. W tym pomieszczeniu jest dźwignia. Mhm. Która, nie wiem, coś zrobiła. Pff. Może w tej wodzie, zaraz sprawdzę. W wodzie? Nie. Chyba go nie trzeba zabijać. Nie, nie. Wiesz co, chyba się nie da, nie wiem, takie mam wrażenie, że... Dobra, to gdzie mamy teraz iść, bo nie wiem, gdzie się otworzyło. Aha, na dole się otworzyło. Mhm. O Jezu, ale on strzela. Strzela? Strzela takimi strzałami. Faktycznie. Nie wiem, czy damy radę tak... Tak, otworzyło się chyba na górze, wiesz? Mhm. Nie, nie otworzyło się na górze, co ja bredzę. Nie wiem, gdzie się otworzyło. Co to za dźwignia jest, powiem ci. Co ona zrobiła? Zaraz to wyczajmy. No a wnęka w wodzie, o której mówiłeś? Też jest zamknięta. Chyba, że to jest czasówka. Nie, jest na dole. No nie, znowu te cholerne... Nie wiem, co się otworzyło, słuchaj. Aha, dobra. Jest, tutaj się otworzyło. Gdzie? Po lewej stronie. Po lewej stronie masz. Otwarte. Po lewej? Ale po lewej. Znaczy się, jak wyjdziesz z tych drzwi, w których była dźwignia, to na wprost. A tam. Hmm. Ale gdzie następny. No to jest kolejna dźwignia, a gdzie następna? No albo pod wodą, albo. No zacięła mi się, no. To jest irytujące, wiesz? No, bardzo. W ogóle szaleńcza nie powinna fruwać pod wodą, no ale już dobra. No, nie będzie, tak. Że się czepiam. Ja chcę zobaczyć, znaleźć pod wodą tą wnękę, bo ja jej do tej pory nie znalazłam, także wiesz. Ach, Tom, dobra. Nie, pod wodą nie. No to na górze. Dzięki za apteczkę, chociaż mało. Muszę ją zużyć. No ja dużo apteczek zużywam, także... Wiesz. Ale ten klocek się pali! No i co teraz? Ja pierdzielę, on się pali może w jakimś określonym czasie, no pewnie, że tak. Musisz szybko lecieć. Fajnie. To jeszcze... Okay. Oprócz tego jeszcze to dali. Po prostu... No, i tu jest... Na górze się otworzyło. Mhm. I to pewnie otworzy nam, słuchaj, tam na dole. Ale ty znalazłeś w końcu te przejście, czy nie? Znalazłam to... Znaczy podwodne, mhm. Tak? Tak, tak, tak. No to... Bo przed chwilką było, mówiłam, zamknięte. Mhm. To pewnie teraz się otworzyło to w... O Jezu, podpalił mnie. Co za dziadostwo. Ja sobie poczekam, jak on strzeli. Tak, otworzyło się później. Na samym końcu się otwierają podwodne. No nie wytrzymam, on mnie podpala. Ach, co?
I to jest chyba ostatni nasz ten taki szklany artefakt. I tutaj są jeszcze w... Jezu, ale możecie już mi przestać. O kurde. Jak zabierasz ten czwarty artefakt, czwarty, dobrze mówię, to umiera ta hydra, znaczy ten totem, nie? Straciłem w sumie chyba trzy małe apteczki z tego wszystkiego. No chyba ja nawet jedną dużą wzięłam, tak mi się wydaje. Znaczy się oprócz małych apteczek. Aha. Mamy ich sporo, więc... No, spoko. No to słuchaj, tak, totem... Aha, on padł. Ale żółto. Ale padł. I teraz pytanie... Pewnie jakieś wejście może się tam... No właśnie patrzę, ale chyba nie. Trzeba... Aha, nie. Trzeba chyba się wrócić po prostu. No, tak, z tymi naszymi artefaktami kosmicznymi. Tak? Ale to tak jak żeśmy tu przyszli. Chyba nie? Tak, no. To mamy... Niedaleko jest do wracania się chyba. No czekaj, no tutaj były te wilki. To ja muszę się wrócić teraz przez te wilki. Tutaj znowu przez ten... No, a tak. Czemu ta główna brama się nie otworzy, to ja nie wiem. No właśnie, to było już... Zaś musimy to obkrążać. Tą dziurę. No. Takie, wiesz, nadrabianie czasu, żeby custom wydłużyć. I tak już jest długi. Tak. To jeszcze dopiero ile sekretów przed nami jeszcze. No to z tego wychodzi, że tamte takie dziwne drzwi, które otwierały naciskowo się no. poprzez te, to był tylko sekret w takim razie. Nie, tam był, tam coś było. No za kratą był klucz, ale z tamtej strony nie dało się tam wejść. A to nie było właśnie to niebieskie tam? Ten artefakt mi się wydawało. Z takimi grobowcami, no wiesz o co wiem, chodzi. Wiem. A gdzie to teraz było? Bardzo cię proszę, powiedz. No, chyba trzeba wejść na górę. No, ja nie na górę tam musisz wejść. Na samą górę, tak? Tam, gdzie ta drabinka. Tak, przeskoczyć koło tej drabiny i teraz musimy to... Tylko, że najpierw chyba trzeba te... Tak, w te rury wetknąć te szklane coś. Tak. I dopiero później orę. To tak jak żelazo, czy tam coś, ja już nie pamiętam co, z czego to było, musiało być wykonane w Grze o Tron, żeby te, tych nieumarłych... Oglądasz może Grę o Tron? No, oglądam, nie pamiętam, to było jakieś, żeby, no, jakieś szkło, tak? Czegoś, to było jakieś coś... No, chyba coś, żeby wyrobić tą broń z czegoś tam. To może tutaj trzeba wrzucić Iron Ore, żeby to zniszczyć. A Lara lubi tylko niszczyć generalnie. A później jest, o Boże, co ja zrobiłam. Ale ona ma takie coś, widzi coś i wiesz, już żeby to spojrzeć. No tak w czwórce było. W czwórce to już w ogóle całkiem spieprzyła. Jezu, co ja robię? Tworzyło się. Fajna animacja. I tam jest, na samym środku jest w ogóle tak to piórko takie, co żeśmy wcześniej tak, zbierali. Tak, fajna animacja jest, jak ona w te orę wkłada. Jeszcze nie włożyłam ani jednego. Już wkładam. A, no faktycznie, fajnie. No jest piórko, no. Ciekawe, czy to będzie już koniec levelu. A co to jest tutaj na podłodze? A, to są jakieś sztabki. A poczekaj, zanim wezmę następne włożę. A tak. To są sztabki. Aha. To nam wyrzuca. A to tutaj to złoto z tego jest. No tak, ty. To nam wyrzuca sztabki. No dobra, mamy to. Ile tego jest? 4, nie?
No, cztery powinny być, no. Dobrze, Gold Bar. Ale pytanie, gdzie to umieścić? Nic się nie otworzyło. A te piórko? Co się mogę... A próbowałeś wziąć piórko? Właśnie, ja spróbuję je wziąć. Da się w ogóle tam tak, wejść? Tak, tak. O nie, o nie, o nie. Patrz, jak Midas. Okej. Okay. O kur... Dobrze, że ja przed tym zapisałam. A ja nie wiem. Zaraz. Tak, zapisałem. Git. Dobra, no to co? Ale no, no dobra, no ale co teraz z tymi iron barami? Co, no... No dobra, no i co? Ale co teraz? Nie przypominam sobie nic. A, może a wyjdź, wyjdź, jest animacja. Z tego pomieszczenia. Aha. Mhm. No wonder the Indians didn't want something like this. Że się nie dziwię, że Indianie nie chcieli tutaj tego, tego, że się tego bali. Czas wrócić do Coyote Creek. Coyote Creek. I dokończyć jakieś unfinished business. Tak. Niedokończone sprawy. Tak. Mamy 18 na 70 sekretów, wydaje mi się, że żart. Okay. Ale wracamy do tego miasteczka, to mi się podoba. Ale to już w następnym odcinku. Tak, tak. Do usłyszenia, kochani. Cześć.